Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał poświęcony samolotom F-35, które być może w najbliższej przyszłości znajdą się na stanie czeskich sił powietrznych. Skąd w ogóle ten pomysł? Otóż 20 lipca czeska minister obrony Jana Ciermochowa poinformowała o zamiarze sformowania zespołu negocjacyjnego, który będzie prowadził rozmowy z rządem Stanów Zjednoczonych na temat zakupu myśliwców F-35. Określono nawet liczbę samolotów, które rząd Republiki Czeskiej chciałby pozyskać i jest to niezbyt duża liczba, bo 24 maszyny. Samoloty mają zastąpić używane obecnie samoloty bojowe JAS-39CD Gripen, dla których okres leasingu wygasa w 2027 roku i nie będzie najprawdopodobniej więcej przedłużany. Minister obrony w swoim oświadczeniu dała jasno do zrozumienia, że F-35 będą stanowić wyposażenie dwóch eskadr myśliwskich. W związku z pogarszaniem się sytuacji bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, dotychczasowa liczba 14 samolotów bojowych została bowiem uznana za niewystarczającą. W rezultacie okazał się konieczny zakup nie tylko następcy Gripenów o skokowo lepszych możliwościach, ale też uznano za niezbędne zwiększenie liczby dostępnych maszyn z uwagi na przewidywania, że w przyszłości liczba wykonywanych zadań zostanie znacząco zwiększona. Decyzja o wyborze F-35 opiera się na analizie przeprowadzonej przez czeskie siły zbrojne, z której jasno wynika, że tylko myśliwce piątej generacji będą w stanie sprostać wymaganiom przyszłego pola walki. Według oceny czeskiego sztabu generalnego F-35 powinien zachować wysoki potencjał bojowy aż do początku lat 40., kiedy to samoloty tzw. generacji 4+, będą stawać się coraz bardziej przestarzałe. Pod uwagę brano również interoperacyjność z siłami powietrznymi sojuszników, w tym również najbliższych sąsiadów, takich jak m.in. Polska, która, jak wiemy, zdecydowała się już jakiś czas temu na zakup samolotów tego typu. Podobną drogą poszły również Niemcy. 28 lipca amerykańska agencja współpracy obronnej DCCA opublikowała treść notyfikacji do Kongresu USA zezwalającej na nabycie przez Niemcy wielozadaniowych samolotów bojowych F-35A. Według tej informacji rząd w Berlinie poprosił o sprzedaż 35 maszyn F-35A wraz z 3 zapasowymi silnikami oraz bogatym pakietem uzbrojenia, które obejmuje m.in. 105 pocisków powietrze-powietrze średniego zasięgu, AIM-120C8, 75 pocisków powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9X Blok 2+, 75 pocisków manewrujących AGM-158B /B2 JASSM-ER, 344 małogabarytowych bomb GBU-53 SB SDB-2 oraz 162 korpusów bomb penetrujących BLU-109 o masie 907 kg i 264 korpusów bomb ogólnego przeznaczenia Mark 82 o masie 227 kg. Ponadto poproszono o sprzedaż 180 modułów KMU-557 do skompletowania bomb kierowanych GBU-31 JDAM oraz 246 modułów KMU-572 do skompletowania bomb kierowanych GBU-54 JDAM. Wykaz zawiera również obszerną listę wyposażenia dodatkowego, takiego jak pociski szkolne, naziemny sprzęt logistyczny, oprogramowanie i wsparcie serwisowe, usługi serwisowe szkoleniowe dla personelu. Wartość całej oferty oszacowano wstępnie na 8,4 miliarda dolarów amerykańskich. 14 marca bieżącego roku Niemcy ogłosili, że będą chcieli kupować te samoloty. W miejsce samolotów Tornado, które do tej pory były wykorzystywane jako nosiciele broni atomowej. No i w ramach tego programu Nuclear Sharing Niemcy będą potrzebowały nowych maszyn. Tam ten proces był dosyć skomplikowany. Teraz wróćmy jednak już do naszych baranów, czyli wróćmy do kwestii tego, jak się rząd w Pradze będzie odnajdywał w programie F-35. Trzeba powiedzieć jasno, że dla Pragi zakup samolotów F-35 będzie nie tylko skokiem jakościowym, jeśli chodzi o wyposażenie ich lotnictwa, ale jest też dosyć jasnym i czytelnym sygnałem dla współpracującego do tej pory z Pragą Sztokholmu, bardzo blisko w kwestii zbrojeniówki, że Praga nie jest zadowolona z samolotów JAS-39 Gripen, co stanowi spore zaskoczenie, gdyż do tej pory ten partner szwedzki był traktowany przez Czechów bardzo poważnie i był raczej doceniany. Zastanawiające natomiast jest to, że Szwedzi złożyli bardzo korzystną ofertę dla rządu w Pradze, która obejmowała m.in. nieodpłatne przekazanie leasingowanych do tej pory samolotów JAS-39 Gripen, jeśli Czesi po 2027 roku zdecydują się na zakup nowych maszyn. Tutaj chodziło głównie o JAS-39E, które są obecnie rozwijane. Wiemy, że zakup tych maszyn planuje m.in. Brazylia, która w ramach konsorcjum Embraera zamierza również włączyć się w pracę nad samolotami JAS-39 w wersji E. Trudno powiedzieć, czy dla Czechów lepszym rozwiązaniem od Gripenów nie byłoby pozyskanie pewnej ilości samolotów Eurofighter Typhoon, które w zasadzie są taką maszyną generacji 4+++ i bliżej im do generacji 5 niż do generacji 4, tak przynajmniej deklaruje producent. Natomiast nie można też zapominać o tym, że kontrakt na zakup samolotów F-35 będzie korzystny przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, które znajdują kolejne państwo, które przynajmniej częściowo dorzuci się do tego projektu, który, jak mówiliśmy już sobie kilka miesięcy temu, pochłania coraz większe koszty i budzi coraz większy opór wśród różnych czynników rządowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie z jednej strony chcą jak najszybciej doprowadzić ten program do końca, z drugiej strony chcieliby, żeby ten program zaczął na siebie może nie tyle zarabiać, ile przynajmniej część tych kosztów poniesionych do tej pory, żeby się zwróciła poprzez zakup samolotów przez odbiorców zagranicznych. Pozostaje otwartą kwestią, jak na tym wszystkim wyjdą Czesi, czy będą z nowego samolotu zadowoleni, no i kiedy będą pierwsze dostawy, na jakich warunkach będzie ta umowa zrealizowana, bo póki co mówimy tylko o stworzeniu zespołu negocjacyjnego, więc to na pewno jeszcze troszeczkę potrwa. Tak czy inaczej chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie lajki, subskrypcje i wpłaty na wirtualne kawy, które do tej pory od Państwa otrzymałem. Zachęcam do wpłacania na mój kanał, gdyż jak pokazywałem w jednym z poprzednich materiałów, zbieram na książkę Hansa Brzenka zatytułowaną W walce przeciwko kokardzie i białemu orłowi, która opowiada m.in. o wydarzeniach, które miały miejsce w 1918 roku na terenie ziem polskich, o eskadrze, która powstała do walki przeciwko powstaniu wielkopolskiemu, a temat ten jest dosyć mało znany w polskim świadku historycznym, więc chciałbym po prostu do niego się dobrać i troszeczkę w niego zagłębić. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że materiał się Państwu podobał. Jeśli tak, to zachęcam do dawania lajków, zostawiania komentarzy, no i subskrybowania kanału. Jeśli jesteście Państwo tutaj pierwszy raz, to trzeba kliknąć w ten przycisk subskrybuj, a potem, żeby na bieżąco być o wszystkim informowanym, w dzwoneczek obok niego. Z mojej strony to tyle, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, no i mam nadzieję widzimy się w następnym materiale. Cześć!